Hej, cześć, witam w kolejnym odcinku z FIFA 17 Ultimate Team. Wysłałem wam dzisiaj, a właściwie wczoraj, bo to wyślę jutro, albo jeszcze dzisiaj, zobaczymy, fabułę początkową Alexa Huntera. Powiem wam, faktycznie mieliście poniekąd rację, że lepiej spróbować to nagrać, bo każdy to inaczej zrobi. Ja wybrałem Leicester City. No, treningową fabułkę przeszedłem, powiem wam, fajnie. Nie znam jeszcze dokładnej fabuły, ale chętnie ją poznam, jeżeli ją więcej nagram. Słyszałem, że coś tam za to można dostać, więc może nawet się pokuszę, żeby nagrać tego więcej. Ale nie mogę zapomnieć o Ultimate Team, więc nie zapomnę. Nowym debiutantem będzie Piotr Zieliński, którego trafiłem w paczce. Tak, miałem ją otworzyć tutaj, wam pokazać, ale były takie błędy, że wywalało DirectX Error, więc musiałem ją otworzyć na webapie. No i tak trafiłem Piotra Zielińskiego, 4 na 4 gwiazdki. No kurde, no jak dla mnie, to bym nawet mógł zmienić pozycję na napastnika, bo czemu by nie? Powiem tak, mogę go kiedyś przestawić na napastniku. Niech na razie się sprawdzi na pomocy środkowej. Jeżeli tu mu nie będzie szło, to spróbujemy czegoś innego. Na razie Piotruś, no nie wiem, wpuścić Piotrusia? Damy mu szansę, tylko teraz tak, Zaparolo, który w 12 meczach 2 brameczki, 6 asyst. Przepraszam, w 27 meczach 3 brameczki, 6 asyst. No jest konkurencja, to jest 5 bramek i 2 asysty. Jest tutaj naprawdę poważna konkurencja w Serie A. No ale dobrze, no to tak. To mogę tak Sancheza wywalić i damy pograć Zielińskiemu. Damy mu szansę, zobaczymy jak się wykaże, a jak się postara, to może nawet, o, żeby było więcej linków, to jest 2, 4, 5, 6 linków, tutaj jest 2, 4, 6, 7 linków. Ile? To jest 4, 5, 6, no dobrze, to będzie na prawej środkowej pomocy. Z Hysajem, tutaj będzie Giorgino z tym całym Albiolem. No i zobaczymy, mamy czterech zawodników już z Napoli. Jeszcze fajnie by było trafić Milika, ale szkoda mi wydawać kasy na Milika, który nawet może kosztować 7 kafli. Więc no sorry Winetu, wydarzy 4-3-3, formacja jest u mnie niezmienna. Chyba, że coś potem poprzestawiam, tak jak mówię, zawsze mogę spróbować Piotra Zielińskiego na, no nie, na defensywnym pomocniku, na ofensywnym, na środku napastnika. No będę kombinował. A może long shot. Ło! Dobre, dobre. O, ma dom na rumę. A może Piotr Zieliński do środku. Zobaczymy, czy nie wyrwie w ten sposób asysty. I tak, teraz do kogo? Bo jest ciężko tutaj ocenić. To mógłby z tej główki strzelić. Ło! Trafiliśmy. Podaj, podawaj! Rożny! Chyba tak. Dobrze, teraz tak. Zieliński. Muszę nim dużo grać, bo to jest Polak, a ja też jestem Polakiem i chcę nim dużo grać. Na razie ma obiecujący debiut. Może teraz asysta nawet będzie. Nie, piłki coś mi nie wychodzi jeszcze. To jest przecież podstawa. Ciągnij go za tą koszulę. Nie, serio. Ja tu się nastrzelałem. Tyle sytuacji miałem, a on sobie na raz strzelił. I już się zaczyna, już się denerwuję. No nie wierzę, no ale Perin, takich błędów się nie popełnia. Przydał się Gigi Buffon. Jego nie ma. Dobra. No faul. Aha, fajnie. Nie uznało faulu. W ogóle. No niedobrze, no niedobrze się dzieje w tej 9. lidze. Chociaż to jest tylko 9. liga. O, dobrze, że chociaż to też nie było. O, fajnie, a ten sobie już... Ja nie mogę, w dupę dostaję. Luis Adriano. Dobrze, mówisz.
nie. Ta moja obrona śpi. Nie wiem, co to jest. Przelobował mnie. Kurde, Perrin. Perrin. Jakieś tu zmiany muszę porobić. No, co on teraz robi? No sprząta. A się wkurzyłem, no bo... ten turbę. Perrin w ogóle nic nie robi. Nic nie broni. To co zrobił teraz, to już podchodzi pod... Dobra. Zamiast dodać. No ale i turbę przynajmniej wykonał swoją robotę. Przyszedł i już strzelił. No i proszę bardzo, szybko wbił, szybko strzelił. O, proszę bardzo. Ale to po strzale tego, Muriela. A, z nożyc te strzele, czemu nie? Proszę bardzo, wpuśćcie mi turbę, ten już wykonał swoją robotę. I pierwszy strzał w sumie. Już nie debiutował w poprzednich meczach. Tak, dokładnie. Ale wtedy nic nie zrobił, bo już miał za mało czasu. Teraz dałem mu tych minut nieco więcej. Dobra, teraz Keita, Balde, Diao. Teraz twoja kolej, żeby coś tu wykonać. Strzelaj! Kto to strzelił? Jorginho? Dobra, Zieliński teraz dośrodkuje. Jest. No jest Zieliński, dobrze. Teraz jakby tutaj... Tutaj dośrodkujemy. O, dobrze. Jeszcze raz. Zieliński. Gdzie jest Zieliński? Dobrze. Teraz ponownie tutaj. Jep. I dośrodkowanie. O, mocno, mocno było. Szanse na stratę. I straciliśmy. Czyli jestem... No jestem w koziej dupie. Się już denerwuję, poważnie. Bo ja tu buduję skład. Trochę lepszy. Próbuję... Bramkarz też drugi nie robi nic. A moja obrona coś jest niekumata. To jeszcze nie przebija tych. No dobrze, cieszę się, może jeszcze więcej tych bramek zrobisz. Tam do Muriel. A, bo do Zielińskiego. Strzelaj! O, i dobrze. Przynajmniej 3 do 2. Kto to strzeli? Parolo. No dobrze, no. Niech będzie te 3-2. Na pocieszenie. Już miałem taki jeden mecz w 10 lidze, gdzie kurde przegrałem 4 do 0 w pierwszej połowie. A potem jakimś cudem by 3 gole w drugiej połowie, ale no niestety. Koleś miał dropy, ciężko mi się grało. No ale nie, Zieliński nawet asysty nie miał, ale nie najgorsza ocena, 8,5. No powiem, że jestem zaskoczony, więc jak na pierwszy debiut mi się nawet dobrze zapowiadał. No dobra, mam nadzieję. Widzieliście sami, co się stało. No, nawet nie wytnę wam tego. Oj, ciekawe, czy znowu to samo będzie. Jeb, Balde Diao, Balde strzelaj. Nie no, naprawdę, nie mógł celnie. Oj, Zieliński. Dośrodkuj to. W miarę rozsądnie, ale dośrodkuj. No nie gadaj, że on tego nie trafił. O, rzut rożny. Chociaż to powinien być już od razu gol. Miałem dać dośrodkować temu. O! Petarda. Ale poszło. Diabiany. Bardzo dobrze. I jaka siła. Jeszcze z
skoku. O, co to za lagi? Zabijamy. Dobrze. 1-0. Przynajmniej tyle. Ale to były dwa rajczpity moje. Więc ja nie wiem, czy ja nawet... Teraz musiałbym wszystko wygrać, dosłownie. Tam, do niego. Keita, Keita. Parolo. Sergio Romero. Co? Nie, doremisował to. Kim to doremisował na tyle? I tak kurde będzie przedłużał. Ach, Torres. Się wyklepił. Dobra. O, przynajmniej mogę znowić szybko. Jest, 2-1. Pięknie. Powiem być jeszcze rzut karny, ale sobie oszczędzimy. Ale szybko. 2-1. Wracamy do gry. Prosto padę. To się będzie. A my się nie poddajemy, tylko gramy dalej. Jest, Biabiany. Zasuwaj, zasuwaj. Ty nie myśl o niczym, tylko zasuwaj. Wyciepał nam tę piłkę. Jest ona nasza. Zieliński. Jeb, dośrodkowanie. Nie wiem, czy on się już nie pogubił przypadkiem w tym wszystkim. Parolo. Ło. Myślał, że strzelił. Dobra, Zieliński. Gdzie on jest? Gdzie? No jest Zieliński, dobrze. Myślałem, że nie trafiłem w niego. No za słabe to było. Parolo. Nie trafił. No, próbuję znowu pokazać. No strzelił ostatnio. Bardzo dobrze. I strzelaj. Aha, ledwie to wyciągnął. Mogło być 3-1. Zieliński. Może jakąś asystę w końcu zgarniesz. Lol, co to było? Rzut rożny. Ważne, że jest. Dobra, Zielińskiego trzeba złapać. Jest. Dobra, tutaj jedziesz. A, stara się. Na razie ma średnie te dośrodkowania. No ale Armero... Ja wiem, że ty umiesz rzuty wolne wykonywać. Tak? Umie wykonywać, bo sam się przekonałem na własnym... na własnej skórze. Zieliński, asysta! I Zieliński, pierwsza asysta. Brawo. Brawo, Zielu. No. Przynajmniej tyle dobrze. No, to coś z niego będzie jednak. Jak Zieliński takie podania robi. Jeszcze pokażę na pewno. Jest 3-1. Myślę, że 3 punkty w końcu możemy zgarnąć. Teraz zrobicie mi ciężko, bo miałem 3 rajczpity. Więc mam 9 punktów straconych tak na dobrą sprawę. No to do kogo ty to podajesz? Stary. O kurwa, zrobiliście mu za dużo miejsca. Ta faul na żółtą kartkę przynajmniej. Bardzo dobrze. O, dobrze, Sportiello. Bierz, bierz tą piłkę, bierz. Dobrze. No. Kurde, co on tu robi?
O, faulowałem Murielem. Będzie żółta kartka. Ojeju, niedobrze. Giorginio! Kurde. Dobiegniesz tam? Nie dobiegł, ale nie dotknął piłki. Dobra, zielu. Jaka strata. Jak nie przyjąć piłki dobrze? To tylko ja umiem tak. Jest Zieliński, druga asysta. Nie. Obronił to. Ale może ze stałego fragmentu gry. Zielu. Jep. Oj, uciekać na obronę, uciekać. Ło, tu będzie żółta kartka. No nic, kto ją dostał? Giorginio. Nie wiem, czy tu jakieś zmiany znowu zrobić. Dobra, Albiol to wybij. No, komu ty podajesz? Dobra, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Dobrze, kurde, co Sportiello wyciągnął teraz. Punkty, to się liczy. O, Zieliński, asysta. No fajnie, fajnie. Ile miał strzałów? Celnych podań, kurde, 13-21. Kto miał lepiej? On miał najwięcej, cały czas nim gram, kurde. No bo tak mi się chce grać Polakiem, to widzieliście efekt. I fajnie, asysta. Na dobry początek. Ale 3 punkty mamy, a to nie wiem, czy nas jakoś uratuje. Jest 1-1-4. To wygląda cienko. Nie wiem, czy nie powinienem się utrzymać w tej lidze przynajmniej. Dobrze by było, bo bilans wygląda tragicznie. No ale dobrze. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli odcinki wam się mogły podobać, to chętnie bym zobaczył jakąś ocenę albo komentarz z waszej strony. Tak czy inaczej, trzymajcie się, na razie. Yo.